Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Komisja Europejska wprowadziła przedwczoraj tak zwany artykuł 7, tak zwany atomowy przycisk. Czy rzeczywiście atomowy? Ojejku, ja już się nasłuchałem tego... tych gruźb kierowanych pod adresem Polski, że tak, przekroczyliśmy czerwoną linię. To się wszystkim kojarzy z czymś niesamowitym. Jaką czerwoną linię? Ja się nieraz w Brukseli zastanawiam. Matko Boska, jaką to myśmy czerwoną linię przekroczyli? Najczęściej tak się mówi do dziecka, prawda? Nie przekraczaj tej czerwonej linii, tam jest kontakt, to coś sobie krzywdę zrobisz. Dalej, opcja atomowa w stosunku do Polski. No właśnie, kto wymyśla tą opcję? Kto wymyśla takie określenia, bo to jednak brzmi groźnie. Ja myślę, że opcję atomową wymyślili ci, którzy no dzisiaj już nie jest tajemnicą, bo szóstka z nich się ujawniła, głosując przeciwko Polsce w tej rezolucji Parlamentu Europejskiego, a więc no, nie mieli obaw ani skrupułów, żeby ujawnić się wprost. No bo to poza tym ci wszyscy, którzy podpisali się pod wprowadzeniem na porządek dzienny Parlamentu Europejskiego tej właśnie debaty na temat rzekomego łamania praworządności w Polsce. No, posłowie, europosłowie Platformy Obywatelskiej. To jest bardzo ciekawe, a kto wymyśla te chwytliwe i budzące krew w żyłach pojęcia propagandowe. Broń nuklearna strasznie działa na wyobraźnię. Dokładnie. Ja myślę, że wymyślają ją politycy europejscy. Tutaj przoduje w tym Guy Verhofstadt, który jest takim no chyba najbardziej wypowiadającym się na niekorzyść Polski politykiem Unii Europejskiej, liberałem, i to takim twardym liberałem. I on w pewnym momencie, tak jak w ogóle elity europejskie, te liberalne elity europejskie, doszedł do wniosku, że takie beztytularne, bezprzedmiotowe uderzanie w rząd polski, czyli używanie zagranicy do tego, żeby walczyć z rządem polskim, przynosi skutek odwrotny. Bo nikt nie kryje w Brukseli na salonach czy w kuluarach tego, że chodzi tutaj o władzę w Polsce, krótko mówiąc, żeby skoro opozycja nie daje tutaj rady, bo nie ma programu, nie ma żadnej alternatywy, nie ma czego zaproponować Polakom, no to użyjemy ulicy i zagranicy, żeby tą władzę Prawu i Sprawiedliwości odebrać. I oni się zorientowali, że te hasła używane wcześniej, jeszcze rok temu... Dyskusja na przykład o sądownictwie, dość skomplikowana, dokładnie, wymagająca fachowego słownictwa, dokładnie, nie działa ludzi na propagandę. Do ludzi to nie dociera, tym bardziej, że ludzie w Polsce, no, jak wskazują sondaże, no, chcą reformy sądownictwa. Cokolwiek byśmy pod nią rozumieli, to chcą reformy sądownictwa. No i wymyślili tego typu bonmoty, bo to się tak teraz zgrabnie nazywa, bonmoty jak opcja atomowa, przekroczenie czerwonej linii. A ja sobie zadaję pytanie, bo to mnie to jako, ja jestem historykiem, mnie to jako żywo przypomina retorykę komunistyczną Moskwy wobec państw nieposłusznych. No Węgrzy w 56 roku przekraczali czerwoną linię, prawda? Moskwa groziła użyciem opcji atomowej, wyprowadzeniem wojska na ulicę i tak dalej. To jest zła retoryka, niepotrzebna retoryka, niebezpieczna retoryka, przeciwskuteczna retoryka. Bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w Polsce. No im więcej tego typu gruźb i szantaży pod adresem Polski, tym Prawo i Sprawiedliwość zaczyna przekraczać 50-procentowy próg poparcia. Właśnie, czy są już badania po tej przedwczorajszej decyzji Komisji Europejskiej? Nie, myślę nie. Jeszcze myślę, że to za szybko się dzieje. Pojawiają się też inne argumenty. Zostawmy już ten przycisk atomowy, ale powiada się też, że no, Polska rączo zmierza w stronę polexitu, że Polska chce się wynieść z Unii Europejskiej lub że w końcu spowoduje, że sama Unia ją usunie, jak krnąbrnego ucznia z klasy. Co pan na to? No, to jest znowu sprytna gra. Oczywiście ja zacznę od tego, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość byli partią, która była za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Przypominam to słynne referendum, gdzie myśmy no, nieśli na sztandarach wręcz to, że w Unii Europejskiej Polska była, jest i będzie. Nawet historycznie, kulturowo. Myśmy byli, jesteśmy i będziemy w Unii Europejskiej. Dopóki, powiem inaczej i nieprzewrotnie, dopóki Prawo i Sprawiedliwość w Polsce rządzić będzie,
dopóty Polska w Unii Europejskiej będzie. I mówię tu tak, jak to tutaj jestem. Natomiast skąd się bierze znowu ta retoryka? Otóż nasi przeciwnicy polityczni, używający ulicy i zagranicy, dokładnie wiedzą, że retoryka używana przez nich, opowiadanie tych wszystkich bredni na temat tego, czego to my złego w Unii Europejskiej nie robimy, nie jest skuteczna dla nich. Oczywiście. Za najbardziej skuteczną uznali groźbę straszenia tym właśnie, że zachowanie polskiego rządu, że Prawo i Sprawiedliwość rzekomo prowadzi do wystąpienia czy uruchomienia procedury polexitu, bo 70% polskiego społeczeństwa jest euroentuzjastyczne, tak bym to powiedział. Przyzwyczailiśmy się do otwartych granic. Oczywiście. Na przykład straszy nas się tym, zwłaszcza w prasie niemieckiej, mówię o tej niemieckiej w Niemczech, że już wkrótce Polacy będą musieli ustawiać się w wielokilometrowych kolejkach po wizy. Mówi się też o zabieranych przez PiS paszportach. A więc oni sobie myślą, że to zadziała. Ale na niektórych Polaków to działa. Proszę wejść na portale społecznościowe. No, inteligentni ludzie dali się nastraszyć. Ja użyję retoryki pana redaktora. Tylko czy w tych mediach niemieckich w Niemczech, czy tych ja mówię w o portalach Polsce? Społecznościowych teraz. Ale w tych portalach społecznościowych tych mediów, które niemieckich, które są w Niemczech, czy tych, które... Mówię o ogólnoświatowym portalu społecznościowym. O tak zwanym trendzie globalizacyjnym. Nie, proszę państwa. Bądźmy poważni, to wszystko jest ogromną grą polityczną. Pan redaktor bardzo słusznie zauważył, że tego typu harce zazwyczaj rozpoczynają gazety niemieckie. Frankfurter Allgemeine Zeitung to jest ta gazeta, Szoduje która zajawki daje tego typu harców na arenie międzynarodowej. Z czego to się bierze? No z tego to się bierze i myślę, że to nie jest dla nikogo żadną tajemnicą, że Polska zaczęła w Unii Europejskiej zabiegać o rolę poważnego gracza. Nie podnosiciela ręki za silniejszymi, tylko tego państwa, które ma do zrealizowania własne interesy. Nie jest też tajemnicą, że biorąc pod uwagę kapitał Polski, bardzo, bardzo wiele inwestycji, bardzo, bardzo wiele przedsięwzięć, bardzo, bardzo wiele firm z Francji, Niemiec działa na rynku polskim. Dokąd docierają te dochody? No do tych krajów, z którego ten kapitał pochodzi. W związku z tym takie mocne zabieganie Polski na arenie międzynarodowej, Unii Europejskiej przede wszystkim o mocną pozycję Polski jest traktowane przez te kraje jako zagrożenie. Bo powiem przekornie, kto wystąpił do Komisji Europejskiej z błogosławieństwem, jeżeli chodzi o uruchomienie artykułu 7? No przecież nie jest tajemnicą, że Angela Merkel i prezydent Macron na konferencji prasowej, na szczycie Rady Europejskiej, będzie to przedziwne, w ogóle wbrew traktatom to, co powiem teraz, ale... Tak było. Dali zgodę Komisji Europejskiej na rozpoczęcie procedury wobec artykułu 7 wobec Polski. W ogóle kuriozum. Jak możliwe jest, że wśród 28 równych jest dwóch, którzy mówią do Komisji Europejskiej, możecie. Możecie szczypać Polskę. Możecie Polskę grillować. Co to jest w ogóle? Panie pośle, ale zrobili to w trosce o Polskę. W trosce o nasz wymiar sprawiedliwości, który jest rzekomo gwałcony. Bo z tego, co pan mówi, wynikałoby, że to są tylko takie preteksty, że tak naprawdę to chodzi o władzę i o rynki zbytu, o tą kolonizację gospodarczą. To ja powiem tak. Stojąc na gruncie prawa, gdyby prawo prawem było w Unii Europejskiej i gdyby Europejski Trybunał Sprawiedliwości nie był wybierany... nie wiem, przez polityków, tak jak to krytykowane jest w Polsce, ale Europejski Trybunał Sprawiedliwości jest rzeszą polityków wybieranych na sędziów w Unii Europejskiej, prawda? Gdyby rzeczywiście ten Trybunał był Trybunałem, gdyby Timmermans i Juncker byli ludźmi miłującymi prawo, to doszliby do przekonania po pierwsze, że Niemcy i Francja nie miały prawa
zabiegać o uruchomienie artykułu 7, że sądownictwo, uwaga, sądownictwo i sprawy społeczne, czyli system emerytalny, są zawarowane do wyłącznych wpływów i regulacji państwa członkowskiego. A więc tak, jeżeli spojrzymy na to expressis verbis, bo wszystko polega na tym, że nas się oskarża, że naruszyliśmy artykuł 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tam mówi się o równości, równości wobec prawa, równości kobiet i mężczyzn i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby expressis verbis analizować ten artykuł, to myśmy nic nie naruszyli. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nawet jeżeli byśmy naruszyli, to Komisja Europejska nie ma prawa ingerować w system sądowniczy i sprawy społeczne w kraju członkowskim. To jest druga sprawa. A trzecia sprawa i ostatnia, Komisja Europejska czy Rada Unii Europejskiej, myślę, że żeby rozpocząć tą procedurę, nie uzyska 22 państw członków Unii Europejskiej, żeby w ogóle rozpocząć procedurę oskarżania o cokolwiek Polski. Panie pośle, dziękuję. Tyle na głównej antenie. Rozmowę kontynuujemy w DAB Plus, radio cyfrowe oraz w internecie. Przypomnę, rozmawiam z europosłem PiS Sławomirem Kłosowskim. Panie pośle, ale jednak, ja zacytuję, jeśli Unia staje dziś po jednej ze stron politycznego konfliktu w Polsce, to automatycznie zaczyna być zagrożeniem lub wręcz wrogiem dla tej części społeczeństwa, które popiera zmiany. A to z kolei może oznaczać wzrost nastrojów eurosceptycznych. Polacy mogą zacząć się odwracać od Unii. W pewnym momencie my sami możemy zechcieć wyjść z niej, jeśli ona będzie tak robić, jak robi. My do tego jako Prawo i Sprawiedliwość i jestem o tym święcie przekonany, że rząd pana Mateusza Morawieckiego nie dopuści, żeby coś takiego miało miejsce. My możemy się spierać. W każdej rodzinie, nawet najporządniejszej, przytrafiają się spory. Każdy dba o to, żeby zachować swoją pozycję. W każdym zakładzie pracy każdy też dba o swoją pozycję. My nic złego w Unii Europejskiej nie robimy, tylko dbamy o to, żeby nas szanowano. Dbamy o naszą pozycję. Natomiast nigdy nie dopuścimy do tego, żeby ktokolwiek zrobił cokolwiek, ażeby obrzydzać Polakom Unię Europejską. Oczywiście nie mamy wpływu na Timmermansa. No nie mamy wpływu na Timmermansa, bo gdybyśmy mieli, to Boże, no nie byłoby tego całego zamieszania. On, mając na ustach frazesy, że robi to w trosce o Polskę, no po prostu atakuje Polskę na każdym kroku. Natomiast ja... I jeżeli można, chciałbym tak jakby skonkludować, bo sytuacja jest przeciekawa, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, grunt Polski tego prawa, tej sytuacji prawnej, jeżeli chodzi o naruszenie tego artykułu 2 i kolejne kroki wynikające z artykułu 7, bo te kroki są rozpisane właśnie na 3 takie zasadnicze posunięcia. Właśnie, czy zabiorą nam pieniądze, bo o to się rozchodzi. No właśnie. Rozchodzi. Więc, tak jakby w tej pierwszej części powiedziałem na antenie Radia Opole o tym, że dla mnie problemem i dla wielu prawników problemem jest to, czy Polska naruszyła artykuł 2. Zdaniem bardzo wielu nie naruszyła artykułu 2. Tej równości płci i tak dalej, biorąc pod uwagę, że systemy sądownicze innymi zapisami traktatowymi przypisane są jako wewnętrzne regulacje danego państwa. A więc jeżeli uznamy, że nie naruszono artykułu 2, a jest to wszystko nagonka polityczna, no to mamy problem, bo Komisja Europejska się skompromituje, ale to wszystko, a jak Komisja Europejska się skompromituje, no to może wpłynąć w państwach członkowskich Unii Europejskiej na sytuację taką, że Unia po prostu będzie traktowana jako niepoważna. No właśnie, to co mówiłem. I Polacy powiedzą, po co nam taka niepoważna Unia? Panie pośle, a może... Polacy są pragmatyczni, dlatego to może że... niech Polacy przystąpią do szturmu. Pamięta pan o długim marszu przez instytucję, wymyśloną przez komunistę Gramsciego? O matko boska, ja już sobie to wyobrażam, ale... panie redaktorze, że któryś... przepraszam bardzo, mniej rozsądny w tym szturmie, w tym marszu, rzuci gdzieś racą. I Verhofstadt powie wtedy 80 tysięcy Polaków szturmuje. Ale ja mówię o marszu przez instytucje. To znaczy, bierzmy udział w eurowyborach, obsadzajmy swoimi ludźmi europejskie instytucje, fundacje, kapituły, no nagród. Przecież my mamy już jednego z najważniejszych polityków Unii Europejskiej. No przecież mamy prezydenta Europy. No to po co nam więcej obsadzać? I jak się zachowuje ten prezydent?
No to ja takich urzędników to nie za bardzo chcę, no bo jak wezmę pod uwagę to, co Donald Tusk zrobił dla naszego kraju na arenie międzynarodowej w Unii Europejskiej, to ja zbyt wiele dobrych słów od Donalda Tuska nie usłyszałem. Jedynym takim, nie wiem, przebłyskiem obiektywizmu, czy namiastki obiektywizmu Donalda Tuska był ten wpis na Twitterze, w którym on przyznał się, że właściwie Polska realizuje słuszną politykę migracyjną, a wyznaczanie kwot, o które on tak de facto dwa lata temu zabiegał, było błędem. No to przyznał się facet do błędu, stwierdził, że Polska dobrze robiła, to przemknęło bez echa. Panie pośle, na koniec, czy Polacy pogodzą się przy wigilijnym stole pojutrze? I właśnie tego bym bardzo chciał. To jest apel i życzenia jednocześnie, proszę państwa. I ja myślę, że po części ten ruch ze strony Komisji Europejskiej uruchomienia artykułu 7 był spowodowany chęcią zepsucia państwu świąt. Nie dajmy sobie zepsuć świąt. Nic złego się Polsce nie stanie, dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzić w tym kraju będzie. Proszę mi wierzyć. Uruchomienie artykułu 7 na Radzie Unii Europejskiej, czyli na spotkaniu ministrów do spraw europejskich państw członkowskich, wymaga zgody 22 państw bez Polski. I już w tej chwili Węgry powiedziały, że takiej zgody na uruchomienie w ogóle tej procedury nie wyrażą. Estonia do tego dołączyła. Czechy, Słowacja prawdopodobnie do tego też dołączą. Ale ja myślę, że znajdzie się więcej państw, które nie dadzą uruchomić artykułu 7, dlatego że stworzą dla siebie bicz. Stworzą precedens wręcz dla siebie. I to jest podstawowa obawa w Unii Europejskiej. A więc konkludując, myślę, że nie uda się uruchomić artykułu 7 w ogóle na etapie wstępnym, czyli Rady Ministrów Unii Europejskiej, a już w ogóle, jeżeli chodzi o sankcje, to wtedy jest Rada Europejska, a na Radzie Europejskiej niezbędna jest jednomyślność. Uwaga, bez państwa członkowskiego, czyli bez nas. My jesteśmy wyłączani z tego głosowania i głosuje 27 państw. Zatem przy stole wigilijnym nie dyskutujemy o artykule 7, bo nie ma sensu. I nie boimy się, będzie dobrze. Dziękuję, panie pośle. Życzę dobrych, spokojnych świąt. Moim gościem Radia Opole i państwa był poseł Sławomir Kłosowski, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Spokojnych, dobrych świąt. Dziękuję. Radio Opole. Twoje sprawy. Twoja muzyka. Radio Opole. Radio Opole.